Bardzo gorąco witam również wicekuratora warmińsko-mazurskiego, pana Marka Sztera. Witam panią wiceprezydent miasta Elbląg, panią Grażynę Klugę. Witam przedstawicieli świata nauki i bardzo proszę, serdecznie przywitajmy przedstawiciela Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, panią Agnieszkę Rusicką. Zastępcę dyrektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Bardzo serdecznie witam przedstawiciela Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania imienia profesora Tadeusza Kotarmińskiego, pana profesora Andrzeja Pawilonisa. Bardzo serdecznie witam przedstawiciela Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, panią dziekan Wydziału Nauk Społecznych, panią profesor Małgorzatę Suświło. Bardzo serdecznie witam zastępcę dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, panią Marię Jączyk-Zegler. Bardzo serdecznie witam pana doktora Janusza Cisko, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Bardzo serdecznie witam przedstawiciela Urzędu Miasta w Olsztynie, panią Annę Jankowską. Bardzo serdecznie witam pana Jerzego Maziarza, zastępcę burmistrza Braniewa. Bardzo serdecznie witam pana Andrzeja Lewandowskiego, wiceburmistrza Iławy. Witam przedstawiciela wójta gminy Biskupiec, panią Krystynę Chylińską, sekretarza gminy. Witam przedstawiciela wójta gminy Kozłowo, panią Bożenę Judycką. Przedstawiciela wójta gminy Lidzbark, panią Agnieszkę Rasińską. Bardzo serdecznie witam panią Teresę Pupel, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Oraz bardzo serdecznie witam pana doktora Pawłowskiego z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Szanowni Państwo, wszystkich bardzo gorąco witam niewyczytanych, ale którzy wszyscy zostali tutaj serdecznie zaproszeni i bardzo się cieszymy, że Państwo przybyli i myślę, że z niektórymi z Państwa będziemy mogli się tutaj jeszcze raz osobiście przywitać za chwilę. Zatem dzień dobry. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Grażynę Przesyńską, warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Bardzo serdecznie dzieci i rodziców przybyłych na podsumowanie, czyli na naszą wojewódzką galę konkursu. Mam 6 lat. Proszę Państwa, i nim powiem dwa zdania od siebie, to pozwolicie, że odczytam list, który pani minister przysłała specjalnie na tą okoliczność. List dotarł do nas wczoraj. Pani minister miała być, przepraszam. W imieniu pani minister przekażę te słowa, które chciała Państwu, które adresuję do Państwa. Szanowni Państwo, uczestnicy konkursu Mam 6 lat, drodzy uczniowie. Pani minister wyraża radość z powodu dużego zainteresowania konkursem. Ja może przyłączę się do tej radości. Edycja konkursu to jest drugi rok, jeśli chodzi o zainteresowanie Państwa, bo konkurs nie był łatwy. To jest chyba jedyny konkurs, który znam, który był adresowany do lat rodziców. I tak sobie wyobrażam, jakby na kolejnych etapach w szkole ponadgimnazjalnej zaadresować konkurs do rad rodziców, to jakim by się cieszył zainteresowaniem. Tu mam wątpliwości. Bardzo dziękuję Państwu, rodzicom, że podjęliście to wyzwanie i zechcieliście uczestniczyć w tym konkursie, bo konkurs był niełatwy.
Celem konkursu Mam 6 lat jest pokazanie pozytywnych zmian, jakie zachodzą w polskich szkołach, ogromnej roli, jaką odgrywają rodzice w szkolnej edukacji dzieci. Rodzice podczas tego konkursu promują dobre lokalne praktyki, dzielą się doświadczeniami i informacjami o tym, jak szkoły przygotowują się na przyjęcie najmłodszych uczniów. Ważnym elementem tegorocznej edycji konkursu jest udział w nim uczniów klas 1-3, którzy poszli do szkoły jako 6-latki. To tym ważniejsze, że nadchodzący rok szkolny jest ostatni, w którym rodzice podejmują decyzję o zapisaniu 6-latka do szkoły. Od września 2014 do szkoły pójdą już wszystkie dzieci 6-letnie oraz 7-letnie. Pani minister liczy na to, że rodzice nadal będą aktywnie włączać się do współdecydowania o jakości polskiej edukacji. Proszę Państwa, w naszym województwie w perspektywie 3 lata temu 6-latków w naszym województwie poszło około 500. W tym roku 6-latków jest prawie 3000. Świadczy to o tym, że rodzice decydują i coraz więcej rodziców decyduje się o tym, żeby 6-latka posłać do szkoły. Jeszcze raz dziękując Państwu, rodzicom, dyrektorom, nauczycielom, przedstawicielom organów prowadzących za udział w konkursie, chcę powiedzieć, że oglądałam te prace. Prace są interesujące. Bardzo cieszę się, podziwiam pomysłowość rodziców, bo tu będą i prezentowane dzisiaj szczególnie nagrodzone prace rodziców za pomysłowość. Jestem pełna uznania dzieciom. Proszę Państwa, ten występ spowodował taki niewymuszony, naturalny uśmiech na twarzy, nie tylko mojej. Widziałam, że pan dyrektor sanepidu również uśmiechał się, jak patrzył, i wszyscy pozostali Państwo. Przy tej okazji chcę powiedzieć, że szkoły Warmii i Mazur przygotowane są na przyjęcie 6-latków. Na tym czuwamy z urzędu, czyli kuratorium. Bardzo współpracujemy z sanepidem. Jeśli by się działo coś tam nie tak, to proszę wierzyć, że natychmiast reagujemy. Nie mam sygnałów, żeby szkoły źle były przygotowane, czy żeby 6-latki, które poszły do szkół, źle się czuły. Czy uczelnie, sanepid, kurator, żeby 6-latki w szkołach czuły się dobrze. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, zaczynamy prezentację, próbkę. Pokażemy Państwu w minimalnym zarysie to wszystko, z czym musiała się, a właściwie z przyjemnością zmagała się komisja konkursowa powołana przez panią kurator. I teraz bardzo proszę o wystąpienie Pawła Danowskiego. Pawełek jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie i przeczyta nam list.